Witamy Państwa w kolejnym wydaniu Włodzisławskiego Programu Informacyjnego. W dzisiejszym wydaniu zobaczą Państwo m.in. nowy odcinek drogi w Włodzisławiu Śląskim, najcieplejsze miejsce na ziemi, czyli kolejna edycja Reggae Festiwalu oraz wodzik na zjeździe maskotek w nadmorskich Rowach. Sobota, 30 dzień lipca. Ta data z pewnością przejdzie do historii Włodzisławia Śląskiego. Właśnie wtedy odbyło się uroczyste otwarcie nowo powstałego odcinka drogi, będącego częścią pierwszego etapu projektu pod nazwą Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego. Trwająca od początku 2010 roku budowa drogi zbiorczej to jedna z największych i najkosztowniejszych inwestycji w historii Włodzisławia Śląskiego. Inwestycja, dodajmy, bardzo potrzebna. To podkreślał obecny na uroczystości otwarcia Adam Zdziebło, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Tutaj widać, jak świetnie dzisiaj owocuje decyzja, którą wspólnie jako samorządowcy jeszcze podjęliśmy prawie 6 lat temu. Wiedzieliśmy, że tuż za plecami już budowa autostrady A1, dziś widzimy kolejne odcinki oddawane, ale co dalej, tak? Jak dojechać do autostrady i jak z niej też wyjechać, rozprowadzić ten ruch tutaj u nas w regionie. Dziś widzimy, że to funkcjonuje. To jest gotowy system w Żorach, budowany w Jastrzębiu. Pierwszy odcinek w Włodzisławiu Śląskim, bardzo ważny, kto stał w korku pod słynnym hotelem tutaj na rondzie, koło McDonalda, wie co to znaczy ta droga w Włodzisławiu. Będzie drugi odcinek, będzie wiadukt nad torami kolejowymi i myślę, że Włodzisław będzie w bardzo w dużej części odkorkowany. A pierwszą zakończoną inwestycją, która ma się do tego przyczynić, jest właśnie ta droga. O drodze, którą dzisiaj otwieramy, mówi się w Włodzisławiu od lat 70. Jednak dopiero w 2007 udało zebrać się nam siły bardzo mocno, pozyskać środki z Unii Europejskiej, dość dużej z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i rozpocząć budowę. Dzisiaj otwieramy wyremontowane w pełni obiekty wiaduktów na Matuszczyka i nowy odcinek drogi łączący Tesco i Społem na miejscu, gdzie jesteśmy, z ulicą Rybnicką. Uroczyste otwarcie drogi odbyło się z wielką pompą i nie sposób tu wymienić wszystkich, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego, aby w znacznym stopniu zapobiec paraliżowi komunikacyjnemu w centrum miasta. Obecny na uroczystości marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz podkreśla, że liczny udział mieszkańców Włodzisławia w tym wydarzeniu świadczy o tym, iż na ten odcinek czekano z utęsknieniem już od dawna. Zanim zostałem marszałkiem, jestem ledwie 8 miesięcy, wcześniej przez 3 lata byłem wicewojewodą i uczestniczyłem w regionie naprawdę w nieskończonej ilości uroczystości związanych z otwarciem dróg. Ale jeżeli by potrzebę oddania danej drogi mierzyć ilością zwykłych mieszkańców, którzy są na takiej uroczystości, to byłaby najbardziej potrzebna droga w województwie śląskim. Naprawdę jestem zachwycony, zazwyczaj podczas takiej uroczystości jesteśmy sami politycy i samorządowcy, ksiądz. Dzisiaj widać to autentyczne zainteresowanie mieszkańców. To widać, że ta droga naprawdę była bardzo potrzebna i że to duże wydarzenie dla Włodzisławia. Zakończona inwestycja to 706 metrów nowej drogi, pół kilometra ekranów dźwiękochłonnych, 1,5 kilometra chodników oraz prawie 2 kilometry kanalizacji deszczowej. Nieco wcześniej zakończono natomiast prace związane z przebudową wiaduktów w ciągu ulicy Matuszczyka. Aktualnie funkcjonuje już także rondo w ciągu ulicy Rybnickiej. Znaczną część funduszy na wymienione inwestycje udało się pozyskać z kasy Unii Europejskiej, co szczególnie cieszy wiceministra rozwoju regionalnego. Tu u nas możemy się tylko chwalić. To pokazują niezależne rankingi, jak chociażby w ubiegłym tygodniu opublikowany ranking Rzeczpospolitej, gdzie te nasze samorządy lokalne świetnie sobie radzą, zajmują wysokie pozycje w tym rankingu. To działa. My współpracujemy razem. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, moje ministerstwo, lokalne samorządy, Urząd Marszałkowski. My walczymy o to, aby tutaj poprawiać, nie żeby, a broń Boże, niczego nie psuć. Dodajmy, że wciąż trwają prace związane z budową wiaduktu łączącego ulicę Rybnicką i Marklowicką. Ten odcinek zostanie oddany do użytku w roku 2012. Za nami kolejna edycja Reggae Festiwalu, czyli imprezy, w czasie której Włodzisław Śląski zamienia się w najcieplejsze miejsce na ziemi. W dniach 29 i 30 lipca Park Miejski został opanowany przez wielbicieli reggae, którzy przyjechali z całej Polski, by wziąć udział w tym wyjątkowym święcie muzyki. Festiwal odbył się już po raz 8. Trzeba przyznać, że z roku na rok przyciąga coraz większe grono publiczności. Aura całkiem nam sprzyja, nie ma pogody deszczowej. Przyznam, że wczoraj w godzinach wieczornych wszyscy jako organizatorzy byliśmy zaskoczeni taką ilością młodych ludzi zainteresowanych tematem reggae, którzy przybyli do Włodzisławia. Co najważniejsze, w tym roku jest to pierwszy rok, kiedy nasz festiwal znalazł się na 6. miejscu wśród najlepszych festiwali reggowych w Polsce. To oznacza, że impreza z roku na rok jest coraz fajniejsza.
Gospodarzem reggae festiwalu jest miasto Wodzisław, ale także wywodzący się z tej ziemi zespół Tabu, którego członkowie od pierwszej edycji są mocno zaangażowani w przygotowania związane z zaproszeniem poszczególnych zespołów. Nie inaczej było i tym razem. Jak mówi jeden z członków grupy, Rafał Karwot, przygotowania do każdej kolejnej edycji rozpoczynają się już rok wcześniej, a więc zaledwie kilka dni po zakończeniu poprzedniej imprezy. Siadamy do stołu i obmyślamy plan, jakby to miało wyglądać w przyszłym roku, kto by miał zagrać. I od października już jakby zaczynają się telefony i próbujemy ustawić line-up, kto, kiedy, jak. Wiadomo, że zespoły, które tu grają, także całe lato ustawiają sobie dużo wcześniej. I tutaj, czym wcześniej zadzwonimy, czym wcześniej ustalimy sobie, mamy my z głowy, a oni też wiedzą, że grają, także jest wszystko, wiesz, kogo chcemy, tego mamy. A jak zadzwonimy, nie wiem, styczeń, luty, to już zawsze jakaś impreza jest przy okazji. Wzorem poprzednich lat także i tegoroczny reggae festiwal został podzielony na dwa dni. W piątek zaprezentowały się ekipy sandsystemowe, zaś w sobotę można było podziwiać występy kapel. A dla wszystkich przybyłych poza zespołem Tabu zagrały takie składy jak Baobab, Yahoo, Naman, Konopias, Rasluta and Rhythm Band, United Flavor oraz Habakuk. A Wodzisław Śląski kolejny raz bardzo mocno zaznaczył się na muzycznej mapie Polski. To bardzo cieszy, że Wodzisław zagościł na tej mapie. Okazuje się, że warto mieć w mieście jakiś festiwal tematyczny, bo wtedy ludzie, którzy poszukują, są fanami tego typu muzyki, szukają miejsca i mówią, warto przyjechać do Wodzisławia. Dlaczego nie? Najcieplejsze miejsce na ziemi dzisiaj. Jak widać, wszyscy bawili się doskonale. W rytm dźwięków płynących z muszli koncertowej bujały się tysiące fanów. Wszystko było tak, jak powinno, czyli dopięte na ostatni guzik. A to zasługa wzorowej współpracy pomiędzy organizatorami. To jest wszystko poukładane. My wiemy, co mamy robić. Miasto wie, co ma robić. Stoiska wszystkie, to już jakby jest jedna wielka rodzina, także przyjeżdżamy na tą imprezę. Wie kto, gdzie stoi, także ja bym bardzo chciał, żeby to na tym poziomie się utrzymało i żeby to tak zostało i będzie okej. Poza tym jest bardzo ciepły, sympatyczny klimat, dużo wspaniałych ludzi odwiedza miasto, może się spotkać. Oczywiście jak w przypadku każdej imprezy są też głosy krytyczne. Są także momenty, kiedy komuś przeszkadzają głosy, hałasy i tak dalej. No ale nie da się inaczej promować miasta, nie da się organizować koncertów bez założenia, że pewne negatywne skutki będzie to miało. Zdecydowanie więcej było jednak tych pozytywnych i choć ósma edycja festiwalu reggae już za nami, to z pewnością wspaniałe koncerty zapadną na długo w pamięć wszystkim tym, którzy w ostatni weekend lipca odwiedzili Wodzisław Śląski, czyli najcieplejsze miejsce na ziemi. Wodzik, maskotka Wodzisławia Śląskiego, promował miasto w trakcie 5. ogólnopolskiego zjazdu maskotek w Rowach, który odbył się w dniach 15 do 17 lipca. Impreza ta cieszy się dużą popularnością wśród turystów spędzających wakacje nad polskim Bałtykiem. W tym roku wzięło w niej udział kilkadziesiąt maskotek z różnych miast i regionów Polski. Zjazd maskotek to nie tylko doskonała okazja do zabawy. Organizatorom imprezy zależało także na osiągnięciu efektu edukacyjnego, m.in. poprzez promowanie troski o środowisko naturalne. Celem naszego zjazdu jest wywołanie uśmiechu na twarzach wszystkich. Mamy go tak mało na co dzień. Chodzi nam o to, żeby ludzie byli dla siebie bardziej przyjaźni. Przyjeżdżają tutaj różne maskotki, maskotki ekologiczne, zwierzęta najróżniejszego rodzaju. Chcemy zwrócić w związku z tym uwagę na to, jak bardzo ważna w naszym życiu jest przyroda i ekologia, dbałość i czystość o środowisko. Tegoroczny zjazd odbywa się pod hasłem Gmina Ustka dziś w przyszłości. Musimy zachować nasze środowisko nie tylko dla jutrzejszych pokoleń, ale także na lata następne. Nie możemy myśleć tylko o sobie, nie możemy się zasklepić w naszym własnym małym światku. Przyjeżdżajcie do
wolne. Przyjedźcie o 15, o 16 już. Przyjedźcie, o której chcecie, ale bądźcie z nami na imprezie. Imprezę zainaugurowano przejazdem kolorowych pluszaków londyńskim autobusem trasą przebiegającą przez Słupsk, Ustkę i Rowy. W Rowach odbyła się także parada maskotek, w trakcie której wodzik miał okazję zaprezentować się szerokiej publiczności i zapraszał wszystkich do wspólnej zabawy. Dzisiaj wodzik bawi i cieszy mieszkańców oraz gości Rowów podczas 5. ogólnopolskiego zjazdu maskotek. Jest to świetna okazja do promocji Wodzisławia nietypowo, poprzez zabawę. Zabawę, w której biorą udział nie tylko najmłodsi, ale również starsi i zapewniam, że bardzo dobrze się bawią. W mojej ocenie najistotniejsze to jest to, ażeby nieść uśmiech wszędzie i wszystkim. Mamy tak dużo spraw codziennych, trudnych, które rozwiązujemy mniej lub bardziej poprawnie, a jednak w momencie, kiedy przystaniemy, kiedy się zastanowimy nad całokształtem istnienia wszystkiego wkoło, to tak naprawdę wychodzi na to, że najważniejsze jest to, żeby jednak z pogodą ducha i z taką wiarą w siebie przezwyciężać wszystkie trudności. A tam, gdzie wracamy do tych dziecięcych lat, gdzie praktycznie mamy wokół siebie wspaniałe wspomnienia, mało trosk, to wtedy wydaje nam się, że jesteśmy szczęśliwymi. Każdy mierzy szczęście własną miarą, niemniej jednak tak naprawdę bardzo rzadko je dostrzegamy, a ono nas otacza wszędzie i po prostu trzeba to zobaczyć. Wodzikowi uśmiech zagościł także na twarzach dzieci przebywających na oddziałach dziecięcych Słupskiego Szpitala. Wodzisławska maskotka pocieszała dzieci, które nie mogły wziąć udziału we wspólnej zabawie. Te chwile radości pozwoliły im oderwać się od smutnej szpitalnej rzeczywistości. Cieszymy się bardzo, że nas odwiedziły maskotki, które przypominają nam różne postaci z bajek dziecięcych, a to stwarza taką przyjemna atmosfera dla dzieci, które tu leżą cierpiące, czasami bardzo cierpiące. Ten uśmiech dziecka na co dzień pojawi się właśnie patrząc na te bajeczki, przypominając sobie wesołe czasy, a to daje nam większe możliwości wyzdrowienia i te dzieci jakoś szybciej wracają do zdrowia, zapominają o swoich nieszczęściach. Ważnym elementem zjazdu maskotek było miasteczko namiotowe w Rowach, które pozwoliło na ciekawą promocję miast reprezentowanych przez maskotki. Namiot Wodzisławia Śląskiego cieszył się wyjątkowo dużą popularnością. Odwiedzający go goście byli zainteresowani historią powstania wodzika oraz atrakcjami naszego regionu. Wodzik jest maskotką miejską od 2007 roku. Powstał na podstawie legendy o wodzisławskim utopcu przekazywanej z pokolenia na pokolenie. W początkowym okresie wodzisławski utopiec był złym demonem, który odpowiedzialny był za podtopienia. Z biegiem lat natomiast zaczął zaprzyjaźniać się z mieszkańcami i wtedy mogli liczyć na jego pomoc. Chociaż wodzik nie wygrał plebiscytu na najlepszą maskotkę, to 5. ogólnopolski zjazd maskotek w Rowach możemy uznać za udany. Udało się nam zwrócić uwagę turystów na szczególne walory Wodzisławia Śląskiego, który nie bez powodu jest nazywany południową bramą Polski. Do zobaczenia za rok w Rowach!